Dzień dobry, witam Was serdecznie u Amatora w Kuchni. Dzisiaj prosty temat, wątróbki drobiowe z cebulką. Jak ja to zrobię, to za chwilę Wam pokażę. No i oczywiście składniki, no to już chyba nie trzeba przedstawiać, ale przedstawię. Proszę bardzo, główne składniki, czyli wątróbka drobiowa, cebula, mąka oraz olej do smażenia. I w sumie na samym końcu możecie sobie podczas już podawania posolić lub popieprzyć, jak będziecie chcieli. Ale pamiętajcie, na początku nie solimy wątróbki. Sól i wątróbka będziecie mieć twarde. Dobra, no to co? Wątróbka, cebula i mąka. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od umycia wątróbki oraz niepotrzebnych farfocli. Musimy się pozbyć. Okuczę wątróbkę w zimnej wodzie. Wzdłuż szlaku, słuchajcie, i niech ona się w tej chwili odcedzi dobrze z nadmiaru wody, a później weźmiemy i jeszcze dodatkowo ją wysuszę ręcznikami papierowymi. Z wątróbek musimy pozbyć się właśnie tych brzydkich rzeczy, czyli z każdej po kolei, jak ja to usunę, to usuwam w ten sposób te błony takie niepotrzebne. Także troszeczkę pracy będzie, no ale musimy to zrobić i pozbyć się właśnie tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy. A że co? Zobaczymy się, jak ja to wszystko pousuwam. Proszę bardzo, wątróbka drobiowa obrana z farfocli w miarę możliwości, tak jak się da, i troszeczkę ją podsuszę ręcznikami papierowymi. No, w zupełności to starczy. I co teraz będziemy robić? Teraz, słuchajcie, będziemy to obtaczać w mące pszennej. I w ten sposób przygotowamy wszystko, całą wątróbkę, proszę, bierzemy po kolei i obtaczamy w mące pszennej. Każdą po kolei. Proszę. No i później kolejna czynność. No to już tylko smażymy na oleju gorącym. Tak przygotowaną wątróbkę obtoczoną w mące pszennej przygotowujemy teraz do smażenia. Rondel gotowy. Dodaję oleju. Przykrywam cały spód olejem. Niech się rozgrzeje. I za chwilę wkładamy nasze wątróbki. I smażymy. Smażymy, słuchajcie, z dwóch stron. To na razie tyle. I zobaczymy się, jak oczywiście je usmażę, bo potem będziemy musieli zająć się naszą cebulą. Pamiętajcie, aby uważać przy robieniu, smażeniu wątróbek, bo lubią pryskać, więc delikatnie teraz
podsmażone wątróbki przewracamy na drugą stronę. Proszę, pięknie przyrumienione i uważajcie naprawdę na to, co robicie. Ach, właśnie strzeliło. Ostatnio musiałem kuchnię malować przez właśnie wątróbki, bo miałem całe ściany zapryskane. Dobra, i druga strona. Zobaczcie, wątróbki pięknie wyglądają z obydwu stron przypieczone, więc ja teraz je wyciągnę na talerz i słuchajcie, wszystkie po kolei musimy tak zrobić. Więc jeszcze trochę mi zostało tych wątrób. Proszę. Tak się prezentują zrobione wątroby. No, później jeszcze do tego cebula, ale to za chwil kilka. Bo mnie zostało jeszcze dosyć sporo. Także zobaczymy się, jak to wszystko zrobię. Proszę bardzo, wątróbki gotowe, usmażone, pięknie zarumienione. Lubię takie chrupiące. No i ostatnia rzecz, która nam została, to przygotować naszą cebulę, więc kroję ją w pióra. Proszę bardzo, nie za grube, nie za cienkie. Proszę. I będziemy za chwilę ją podsmażać na oleju. Zobaczcie. Pióra takie dosyć fajne. I zaraz będą smażone na odrobinie oleju. Cebulę mamy pokrojoną w pióra. Trzy cebule. Rondel na ogniu i dodam odrobinę oleju. Nie za dużo. Delikatnie, żeby przykryło rondel. I musimy teraz zeszklić delikatnie naszą cebulę. Bo to jeszcze jest nie koniec tego, co będziemy robić. Zeszklimy cebulę, a potem, jak ona już będzie taka fajna, złocista, dodamy jeszcze do tego naszą wątróbkę. W momencie, gdy cebula nam się już prawie zeszkli, prawie, powtarzam, prawie, nie do końca jeszcze, dorzucam w tym momencie naszą wątróbkę całą i jeszcze przez jakieś 5 minut wszystko razem będę sobie teraz dusił. Zobaczcie, wymieszamy solidnie z cebulą i niech to się w sumie jeszcze razem poddusi i przejdzie smakiem naszą cebulą i wątrobą. Prezentuje się to wybornie. Wątróbka z cebulą. Proszę. I słuchajcie, sądzę, że nasza wątróbka już jest gotowa z cebulą. Ona oczywiście była wcześniej gotowa, tylko że jeszcze dodaliśmy właśnie do tego wszystkiego cebulę i cebula z wątrobą. No i to byłoby, słuchajcie, na tyle, więc teraz za chwilę tego skosztuję i wam powiem, jak to smakuje. Oto weźmy jedną, aby taką mniejszą wątróbkę i zobaczcie, z cebulą i podmuchać.
No. Mięciutka. Bardzo dobra. Powiem wam, nawet solić nie trzeba, bo ona tym swoim smakiem wraz z cebulą tak przeszła, że coś niesamowitego. Chrupiąca z cebulą wątróbka, drobiona, przegryzę. Patrzcie. No, rewelacja. Palce liza, wątroba drobiowa u amatora w kuchni. Moim sposobem. Smacznego i zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.